droga oddana, ludzie już jeżdżą, także Bogu dziękować. Ja tak ostatnio, tu był pan poseł, pan Rzepa, tak się dopytywał, jak w Kamieniu co słychać, ja mówię, że w Kamieniu nastąpił skok cywilizacyjny. Dzięki tym ulicom. Naprawdę. Ja jestem proboszczem 22 lata. I to, co się dokonało w tym ostatnim czasie, najczęstszego roku, półtora tej przez te ulicy, to jest naprawdę duży skok taki, gdzie człowiek się nie wstydzi za swoje miasto, bo tymi ulicami można będzie przejść, pochodzić. Ludzie to doceniają, ludzie to obserwują. Także tutaj na ręce pana burmistrza i wszystkich osób, które się starały o to, aby nasz Kamień piękniał, to ja chcę też podziękować. Jak państwo widzicie, jest to nawierzchnia z kostki granitowej, która nawiązuje do tamtych czasów, może tego bruku, który był. Cieszę się ogromnie, że była możliwość i jest dalsza możliwość współpracy tutaj z panem Boją, z wojewodą i z wszystkimi rządowymi strukturami, które wspierają miasto Kamień Pomorski. I efektem tych właśnie w tej współpracy jest między innymi oddawany dziś odcinek ulic Gryfitów i Piastowej. Na ręce pana wojewody, na ręce panów posłów, do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm, tyle w imieniu mieszkańców czoła i bardzo dziękuję. No i to, co każdy burmistrz mówi, wójt, liczę na więcej. Bo trzeba dodać, że zaczęło się jeszcze od tej ulicy przy Psoni tam. Od ulicy Garncarskiej. To może, jeżeli już się chwalimy, to powiem tak, że gmina Kamień Pomorski wykona w tej kadencji tylko 16 ulic. Jest to chyba rekordowa. A poprzedniej było tylko ile? Poprzedniej była jedyna. Także jest to naprawdę dla nas coś wyjątkowego. Dobra zmiana nie tylko na szczeblu centralnym, ale i na szczeblu samorządowym. Gratulacje. Dziękuję. Gratulujemy. Serdecznie gratuluję. I zapraszam. Dziękuję. Niech dobrze służy. I co? Teraz spacer może. Nazwałem to historycznym wydarzeniem z dwóch powodów. Historyczne dlatego, ponieważ tak duża ilość środków napłynęła do Kamienia Pomorskiego z zewnątrz, że udało nam się tą inwestycję zrealizować. Historyczna z powodu, że znajdujemy się w centrum miasta, w centrum historii Kamienia. I aby odtworzyć to miejsce właśnie dla państwa, wspólnie z rządem państwa polskiego, jak również z wojewodą zachodniopomorskim, udało nam się inwestycje przeprowadzić i zrealizować. I za to w imieniu mieszkańców, wszystkich państwa tu obecnych i tych, których pośród nas nie ma, wszystkim naszym gościom z całego serca dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. To piękne sobotnie popołudnie dobrze byłoby, żeby nie zostało zmarnowane długo gadającymi politykami. Dlatego postaram się mówić bardzo krótko. Ja przede wszystkim chciałem w pas pokłonić się waszym samorządowcom, panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu Rady Miasta, za to, wszystkim pozostałym panom, za to, jak skutecznie, naprawdę skutecznie, proszę mi wierzyć, od Szczecina przez Warszawę zabiegają o państwa interesy. Bo dzisiaj jest taki czas, gdzie przedstawiciele wszystkich samorządów starają się zadbać o to, aby mieszkańcom, w tym wypadku mieszkańcom pięknego Kamienia Pomorskiego, stworzyć takie same warunki do życia, jak mają mieszkańcy czy to mojego ukochanego Szczecina, czy innych miast, ale tych dużych, metropolitalnych. My postawiliśmy sobie za cel rozwój Polski zrównoważony. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego, mieszkańcy Świeżna, mieszkańcy Dziwnowa, innych miejscowości tego pięknego powiatu mają takie same prawo do bezpiecznych ulic, do bezpiecznych chodników, do bezpiecznych szkół, jak mieszkańcy dużych metropolii. I szanowni państwo, dzisiaj jest wasze święto. Święto, które okrasiły swoim talentem, swoją pasją, przepiękne, pełne zaangażowania przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Drogie, kochane panie, w pas wam się kłaniamy za to, że jest tutaj nie tylko pięknie, ale jak słyszymy i widzimy, również smacznie. Wiem, że macie swoistego rodzaju konkurs. Wszystkim paniom kibicujemy, za wszystkie panie trzymamy kciuki i jestem przekonany, że wszyscy mieszkańcy Kamienia Pomorskiego i tak jak przed chwilą usłyszałem, również ludzie, którzy znaleźli się tutaj z najdalszych zakątków Polski, bo również ze Śląska, którą panią tutaj bardzo serdecznie z tych pozdrawiam, mogą się cieszyć waszą pasją, waszym zaangażowaniem,
waszą również tutaj obecnością. Żeglarzom, którzy mają swoje święto, rybakom, którzy jutro będą tutaj organizować piknik, życzymy wszystkiego najlepszego. A naprawdę chcę państwu powiedzieć, dla naszego środowiska politycznego, nie chcę robić tutaj wielkiej polityki, bo dzisiaj jest wasze święto, ale dla naszego środowiska politycznego rozwój Kamienia Pomorskiego, rozwój powiatu kamieńskiego ma tak samo znaczenie jak rozwój Warszawy, Poznania, Gdańska, bo ludzie w Kamieniu Pomorskim mają tak samo gorące serca, tak samo są piękni, tak samo są dobrzy, jak ci, którzy mieszkają w dużych miastach. A tych z dużych miast warto zapraszać do takich perełek jak Kamień Pomorski. Wszystkiego najlepszego, miłej zabawy, kochane panie z gospodyń wiejskich, trzymamy za was kciuki. Dziękuję uprzejmie. Ja poproszę teraz pana Leszka. Dobrze.